Nie ma to jak w domu. To miejsce, gdzie stoi twoje łóżko, najwygodniejsze, wyleżane. Gdzie robisz sobie herbatę nawet po ciemku, bo naprawdę wiesz, co gdzie stoi. Miejsce ciszy, miejsce spotkań, miejsce miłości. Dom, twój dom. Home sweet home. Miejsce, skąd wychodzisz rano pozałatwiać swoje sprawy. Gdzie wracasz, bo tu jest przestrzeń dla nowych pomysłów, dla ładowania baterii, dla bycia sobą tak swobodnie w dresie, dla wyliczania trajektorii własnego życia. Bez domu ten porządek twojego istnienia jest zaburzony. Naprawdę trudno żyć. I wiedzą to wszyscy uchodźcy tego świata. Od wieków. Ci rozproszeni po wielu państwach, z wielu względów, z powodów smutnych i politycznych, i z powodów marzeń i pasji. Naprawdę dojmująca zrobiła się ostatnio ta perspektywa europejska. Poczucia home, sweet domu. Home. Myślę, że każdy kojarzy to powiedzenie w oryginale w języku angielskim. No, Olek tutaj brzmi jak z Radia Wolna Europa, której słuchało się w Polsce przez całe lata. Radio tych, którzy byli tam, ale jakże byli potrzebni tym tu. Drugi obieg informacji. Prawda, zza kurtyny, drugie dno. Przywracanie właściwych proporcji różnym ważnym wydarzeniom społecznym i indywidualnym. Ale od początku. Olek Czorny i jego żona Irina Plechowa są związani z branżą filmową i teraz, w tej chwili, są w Kijowie. A to nagranie zostało zrobione telefonem, tak po prostu. Kiedyś mi powiedzieli, że zawsze kiedy wychodzą, to biorą ze sobą taki plecaczek i w tym plecaczku są najważniejsze dokumenty i lekarstwa. I tak każdego dnia. I wtedy sobie pomyślałam, jak łatwo zapominamy, że dom to nie tylko metraż, inwestycja finansowa, niezwykła wygoda, absolutna funkcjonalność. Home, sweet home, sweet home. Jak myślisz o tej swojej przestrzeni? Jak widzisz te cztery ściany, w których dziś toczy się twoje życie? Bo Olek napisał cały traktat na cześć tej części naszego codziennego funkcjonowania. Home, sweet home. W języku ukraińskim to brzmi jako dim, rodny dim, a po polsku nie ma to jak w domu. 24 lutego 2022 roku my, Українці, obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. I dodam tylko, że nasza polska rzeczywistość też okazała się całkiem inna, chociaż mniej dramatyczna była zmiana. Ale chyba każdy z nas poczuł, że od teraz już nie będzie, naprawdę nie będzie tak jak kiedyś. I wielu zaczęło myśleć o emigracji, zaczęło sprawdzać, w którym zakątku tego globu można by się było poczuć dobrze. Bo w tamtej chwili... Ale oddaję głos Olegowi. Strach i szok w ciągu pierwszych dni, brak poczucia bezpieczeństwa. To powiedzenie nie ma to jak w domu, wraca z głębi do świadomości, brzmi w pamięci. Wróg przyszedł do nas z cynicznymi hasłami. A naprawdę przyszli do nas po to, żeby przyjąć nasz dom. Na sile zmusić nas do opuszczenia mieszkań oraz pozostawienia ich na łasce brutalnego lutego wroga. Home, sweet home. I tak nagle w tej nowej rzeczywistości znaczenie domu, ten home, sweet home, uległo zmianie. Na jednym z przystawków metra w Kijowie ludzie, którzy znaleźli tam schowek, jednak w jakiś sposób, nawet w owych warunkach, starają się zorganizować sobie byt. Tutaj wśród rzeczy wisze plakat własnej produkcji o takiej treści. Szanowni pracownicy, ochroniarze, wolontariusze na stacji Teremki,
Dziękujemy serdecznie za opiekę, cierpliwość oraz ciężką pracę. Oraz podpis, przez który ściskasze serce, ale powiasze uśmiech. Mieszkańcy stacji. A to głos Iriny, która na jednym z facebookowych zdjęć stoi na polu w Chersoniu w pięknej sukience z czerwoną walizką, gotowa. Gotowa na wszystko. Ale teraz jest u siebie, w Kijowie i nigdzie się nie wybiera. Home, sweet home, sweet home. Bolesna i wzruszająca historia mojej znajomej, Diany Berg. W 2014 roku, wraz z początkiem wojny, Diana była wymuszona opuścić rodzinny Donieck przez swoją ukraińską pozycję. Діана принесла ще до Маріуполя, щоб хоч в той спосіб бути ближче родинного дому, понівож Маріуполь то є той самий район у Воддонецькі. В новому місці Діана створила центром штуки тю. В марцю Діана Берг мала щенще виїхати з заблокованого через росіян Маріуполя. Вона заміщила зденще брелочка і написала о тим. Сон то ключе до моєго мішкання в Маріуполю, яке знайдувалося при вулиці о дуже вимовній назві Алея Покою. Яка то зміна перспективи. І якщо зараз маєш в собі співчуття, то не затримуйся на тій емоції, бо життя ніколи не затримує, воно się toczy. Але історія тих, którzy jednak з walizką opuścili swoje domy, jest niestety bardzo dużo. Mój przyjaciel, muzyk i artysta Dima Kurowski ledwie uciekał ze starożytnego ukraińskiego miasta Czernigów. Dmytro wrzecie dotarł do Kijowa i tak jak kiedyś przed wojną przyjechał do nas z wizytą. Opuścił rodzinne miasto z tylko jedną walizką. Wszystko zostało w domu. Комп'ютер з вінкшонщом його музичним, його флети, образи колажі. Сиділи ми, як завжди, в кухні, попійонс гербати. Дмитро оповідав о том, чого дошвячав і віджав в Чернігові в чонгу останніх кільку тигодні. Нагле, по хвилі чіше повідав з усміхом. Chyba muszę przypomnieć, że tę opowieść Olek i Irina nagrywali na komórkę u siebie w domu, we dwoje. I Dima się tutaj nie odezwie, chociaż jego słowa przywołuje Irina. Żona kupiła parowiec i na ścianie kuchennej naszego mieszkania pojawił się grzyb. Trzeba było pilnie remontować. Dodatkowo teściowa dała nam nową lodówkę i w kuchni było aż dwie. Starą nie zdążyliśmy sprzedać i stwarzało to dyskomfort. Ale teraz wydaje się, że problem został rozwiązany również z grzybem na ścianie. Dima nie stracił specyficznego poczucia humoru, a ja i moja żona śmieliśmy się z jego żartu z nim. A nie od dziś wiadomo, że uśmiech, nawet ten przez łzy, potrafi pocieszyć, wzmocnić, dać nadzieję. Szczególnie wtedy, kiedy siedzimy przy stole razem, popijając herbatę. Home, sweet home. Sweet home. Są jeszcze wspomnienia rodzinnych domów na okupowanych terytoriach regionu Chersonia. Opowieści o tym, як опущали свої доми і опроч направде потрібних речей брали з собом ще щось, що мало їм припомінати у їх дому. Родинне зденча чи вишиване через прабабче ренчники. Уламки пам'ятні. Пам'ять та бібліотека вспомнень, з której черпємо через całe życie. Wspomnienia z dzieciństwa, z domu rodzinnego. Może pierwszy wynajęty mały, ale niedzielony z nikim kąt. Może pierwsze wspaniałe meble.
może marzenie o domu z wielkim ogrodem i jeziorem, które jest niedaleko i możemy się latem kąpać do woli, można piknikować, bo jest cicho, spokojnie, dostatnio, bezpiecznie. Jest takie ludowe powiedzenie: sen mara, Bóg wiara. Pewnego dnia śniło mnie, że już naszedł następny poranek. Obudziliśmy się w schronie. Zabrzmiał już sygnał ukończenia alarmu powietrznego. A więc moglibyśmy wyjść na powietrze i wrócić do domu. Wychodzimy ze znajdującego się w piwnicy schronu. Stoimy na ganku. Mruży się na słońce. Poranek jest cichy i spokojny, bo zmienili się odgłosy ulicy. Самоходов зробило ще значно мніє, і зараз рано можна услышати шпів птаків. Власне, без поспіху зближаємо ще до нашого дому. Чеше мені, бо мій дом стоїть. І це найважніше, є неушкоджені, подобні як вчора. Хоум, світ хоум, нема то як вдому. Дім Myli dim. Więc jak widzisz te cztery ściany, w których dziś toczy się twoje życie? Miejsce, gdzie jest twoje łóżko najwygodniejsze, wyleżane, gdzie robisz sobie herbatę, nawet po ciemku powiesz, co gdzie stoi. Miejsce ciszy, miejsce spotkań, miejsce miłości, dom, twój dom. Nie ma to jak w domu. Nie ma to jak w domu i nie ma jak takie prawdziwe, ludzkie opowieści. Jeżeli teraz inaczej patrzysz na swój dom, możesz postawić mi taką domową kawę. Link w opisie. A to podcast Dziennik Zmian, a kawę wypiję na razie bez Olega i Iryny, ale może wkrótce pojadę do Kijowa. Tymczasem dziękuję. Miłka Malca.